Przede wszystkim, jak wiecie, dzisiaj jest prima aprilis i nie mogę mówić za głośno, bo Justyna jest w drugim pokoju. Jeśli widzieliście na moim Snapchacie, widzicie, że szykuję małego pranka dzisiaj. Trochę inny styl filmiku, ale powiem tak, na razie zajebiście się wszystko robiło. Jak widzicie, już 1/10 może pranku jest przygotowana za mną. Wszystko się zaraz okaże, ale jeśli ten film dobije 100 tysięcy łapek w górę, to jeszcze jednak może zrobimy na Justynę albo kogoś innego jakiegoś fajnego pranka, więc możecie to zrobić. I oczywiście klikajcie tutaj, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco, to wtedy wiecie właśnie, kiedy będę stawiał takie materiały, a w tym roku bardzo dużo zmiany na kanale. Zobaczycie bardzo dużo nowych, ciekawych rzeczy, więc bądźcie gotowi, a teraz wam powiem, co się dzieje. Wypełniamy cały pokój balonami. Justyna śpi tam w pokoju i miała ciężką noc, więc raczej się nie obudzi, mam nadzieję. Jeśli się obudzi, to będzie kapa i wszystko się nie uda, ale w każdym razie jest tam. My zaraz tam będziemy przenosili tą część balonów, które już napompowaliśmy. Ekipa przyjechała mi pomóc. Jest 1800 balonów, ludzie, ale będziemy wypełniać pokój do samej góry i wtedy zadzwonię do Justyny na telefon, obudzi się i zobaczymy jej reakcję. Dobra, nie zwlekamy, zaczynamy. Start! Patrzcie to, już tutaj mamy jedną paczkę, może dwie paczki balonów. Tu jest ekipa, pomagajcie, czy w co chcecie. Pomagają mi pompować, zadzwoniłem do nich dzisiaj rano, żeby przyszli, żeby mi pomogli. Pojechaliśmy szybko po balony i robimy takiego spontanicznego pranka. No właśnie, mamy 6 takich pompek i 18 paczek takich balonów. W każdej paczce po 100 balonów. No i dobra, działamy dalej, co? Tyle balonów mamy. Zrobiliśmy przerwę. Teraz chodzę do pokoju. Dobra. Okej. Super. Justyna, bardzo głęboki syn. Mam nadzieję, że to nie będzie wszystko na marne. Zaraz zaczniemy tutaj układać wszystkie balony. W sumie normalnie krzyczę i gadam nawet i nie budzi się. Marcin przyszedł do nas, dołączył. Zaraz zobaczy, co zrobiliśmy do tej pory. Ola jest sobie przy okazji zjem z tego. Dobra, chodź, 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 chodź. Czekaj. Na razie tak nam idzie. Tam jest dziura, więc tak jakby na niej nie leżą te balony. Dobra, już prawie koniec mamy naszego balonowania. Mamy, nie wiem, 80% zrobione. Jest ponad 1500 balonów na razie. Reszta balonów jest tak. Zrobiliśmy tam, jest taka dziura naokoło jej głowy, żeby nie było na jej głowie bezpośrednio. A to jest cały pokój wypełniony balonami. Więc teraz zrobimy mini time-lapse'a. Zobaczycie, jak wrzucamy ostatnie. Wtedy zadzwonimy do Justyny. Wszystko skończyliśmy, balonów jest w ciul. Zajęło nam to 4 godziny mniej więcej. Teraz będziemy dzwonili do Justyny. Będziemy ją budzili, zobaczymy, czy w ogóle spała, czy nie. Uwaga, cały pokój balonów. Oh! Chwila prawdy. Ja pierdolę! O kurwa, co brak mano! Co jest? Znikło. Co jest? Ziom, co ci jest? Zgubiliśmy ją. Ej, spadła między łóżka. O kuśwa. Ja pierdzielę. Ej, ty prankujesz, czy co? Ja pierdzielę, nie widać. Ej, pomóżcie mi. Gdzie ona jest? Ej, ja nie... A! Nie widzę jej. Ja, ła, kurczwa. Justyna! Leży tutaj. Leży, leży. Justyna. Ty to nagrywasz? Justyna! O kurwa! Justyna! Justyna, żyjesz?
Żyje? I co prank? Was sprankowaliśmy! Prima, please, motherfuckers! Woo! Ustawione pranki są najlepsze. No, w każdym razie, wiadomo, Justyna nie spała, ale uwierzyliście, nie? To wam pokazuje, naprawdę, to wam pokazuje, że dużo pranków faktycznie można ustawić na YouTube, ale przynajmniej mówimy, że tak jest i my was wkręciliśmy, myśląc, że nie wkręcamy was na prima... Słuchajcie, tym razem, ale tak naprawdę już wszystko się wydało. Wesołego prima aprilis, mam nadzieję, że nasz prank w pranku wam się spodobał. I przynajmniej jesteśmy szczerzy i mówimy, ale słuchajcie, jedna sprawa, ej, stop for chwila. Zajęło nam to, kurde, ile, 6-8 godzin? Ponad 500-600 zł, kurde, balony głupie, drogie i wciul czasu. Więc jak faktycznie będzie 100 tysięcy łapek pod tym filmem, to następny prank nie będzie ustawiony, nie będzie film Aplis. Zrobimy naprawdę takie fajne pranki, jak tutaj są. I przygotujemy dla was naprawdę fajne pranki, może na Rafała, który mieszka z nami, którego nie ma teraz. Albo nawet na Justyna, albo oni na mnie. I to już będą for real pranki fajne. I tyle, nie ustawione jak ustawione pranki. Dobra, to koniec. Dzięki za oglądanie. Kuśpa. Pa, pa. I teraz wciul sprzątania i balonów. Naprawdę jest pizdy balonów. Woo! Justyna! Powiedzcie mi, że już zaczynamy! Ja przecież słyszysz!